Your microphone is not on. It's on? Jest OK? Jest. Panie Przewodniczący, w swoim pytaniu pani Regner stwierdziła, że 25 lat po przyjęciu deklaracji pekińskiej prawa kobiet wciąż nie są w pełni respektowane. W pełni się z tym zgadzam, bowiem są kobiety, które nie mają dostępu do głosu i nie mogą decydować o swojej przyszłości. Są kobiety, których przetrwanie zależy od decyzji ich matek, biorących pod uwagę tylko swoją własną sytuację społeczno-ekonomiczną. Są wreszcie kobiety, których ciała są najpierw okaleczane fizycznie lub chemicznie, a następnie zabijane bez żadnych konsekwencji dla sprawców. Jeśli czują się Państwo tym przerażeni, oburzeni, to słusznie, bo de facto miliony nienarodzonych dziewcząt są w wyniku aborcji haniebnie odsuwane właśnie od walki o prawa kobiet. Mają one jednak prawo do życia, mają prawo do posiadania własnego ciała i do wyboru własnej przyszłości. Tego prawa żaden człowiek nie powinien im odbierać, nawet matka. Ruch na rzecz praw kobiet, który nie broni praw wszystkich kobiet i popiera aborcję, jest czystą hipokryzją. Dość zabijania nienarodzonych dzieci, to po prostu jest barbarzyństwo. Mrs. Pietikainen, 1 minute. Since the Beijing Declaration, women's rights have experienced some progress, but quite significant backlash also. We haven't been able to make any significant progress in convention level in international.